troszeczkę mąki kartoflanej i to wszystko mieszam. Rączkami. Jak zostanie rosołek z poprzedniego dnia, dokładam jeszcze później. Buraki, świeże buraki. Zabawy jedzeniem. Odcinek 90. Kobaltowy sen. Cześć, ja nazywam się Paulina Nawrocka, to jest podcast o historii kuchni, o kuchennych historiach, o tym jak nam się kuchnia z życiem splata, a życie z kuchnią oraz o tematach, które, tak jak ten dzisiejszy, trochę luźno z kuchnią są związane. Bo tematem przewodnim dzisiejszego podcastu będzie ceramika bolesławiecka. Ale na początek reklama. Zanim na dobre wgryziemy się w dzisiejszy temat, mam dla Was niespodziankę. Grześki. Takie kultowe wafelki. Znacie? Lubicie? Dla mnie symbol dzieciństwa. Pamiętam, jak mój własny tata zawsze musiał mieć je w domu i kupował całe duże pudełka. Jego ukochane grześki w czasach mojego dzieciństwa to były te w czekoladzie. Miały niebieskie opakowanie i często mu je podkradałam i to były takie moje małe grzeszki. Szalenie mi w związku z tym miło, że to właśnie grześki są partnerem tego odcinka Zabaw Jedzeniem. Wchodzą grześki i to całe na złoto, bo z loterią, w której możecie wygrać złoto na swoje grzeszki. A czym są grzeszki? To te małe zajaweczki, pasje, bziki, jak na przykład u mnie zbieranie super charakterystycznej niebieskiej ceramiki z Bolesławca. Znajomi zwykle nie mają problemów z zakupem prezentów, bo wiedzą, że każdy kolejny kubek, talerz, naczynie do zapiekania w charakterystyczne kropeczki ucieszy mnie ogromnie. Kilka dni temu miałam okazję spełnić swoje wielkie marzenie i odwiedziłam żywe Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, o czym będziecie mogli posłuchać w dalszej części tego odcinka. A w loterii grześków możecie złapać małe sztabki złota. A złoto, jak wiadomo, od stuleci bardzo się przydaje w spełnianiu swoich grzeszków. Wystarczy, że kupicie dowolne grzeszki za minimum 3 złote i wyślecie zgłoszenie na złotegrzeszki.pl. Każdego miesiąca możecie wygrać 3 duże sztabki, w tygodniu 3 małe sztabki złota. A to nie koniec, bo codziennie czeka też 10 nagród po 200 złotych. Cała pula nagród to ponad 200 tysięcy złotych. Więcej szczegółów o loterii na złotegrzeszki.pl. Pamiętajcie, każdy ma swoje grzeszki i wszystkie są na wagę złota. Udział w loterii możliwy jest do 27 marca. Skończyły się moje mili ferie w całej Polsce, ale i w Małopolsce, w której mieszkam, która miała ten przywilej mieć te ferie jako ostatni region. Przyszło i mi wrócić do rzeczywistości, do porannego rozgardiaszu, włożenia dzieci do placówek oświatowych, ale jak słychać, głos mój, którego problemy sygnalizowałam już w poprzednim odcinku podcastu, wciąż do normy nie wrócił, no ale wzmocniona trochę kleikiem z siemienia lnianego, nadaję do Was, by podzielić się moim kobaltowym snem, spełnieniem mojego marzenia, czyli odwiedzeniem Bolesławca. Bolesławiec chciałam zobaczyć od dawna, bo od dawna właśnie już trwa moja zajawka na te cuda ceramiczne. Tak jak wspominałam, to jest uniwersalny prezent, który robią mi znajomi, gdy nie wiedzą co kupić. Próbowałam poszukać w pamięci, kiedy właściwie to mi się zaczęło. Myślę, że kilkanaście lat temu i zaczęło się chyba od jakichś naczyń zachachmęconych, mówiąc kolokwialnie, babci, które bardzo mi się spodobały właśnie ze względu na ten przepiękny, głęboki, kobaltowy, granatowy kolor, który jest jednym z moich ulubionych. Uwielbiam ciuchy w tym kolorze, uwielbiam i porcelanę w tym kolorze. Nie tylko bolesławiecką, bo mam i sporo takich skarbów Włocławka, który też bardzo mi się podoba wizualnie, ale i na przykład z Włoch. Zdarzało mi się też przywozić takie właśnie ładne ceramiczne naczynia, również zdobione na niebiesko albo na kobaltowo, no ale jednak Bolesławiec miał i ma to miejsce w moim sercu szczególne, kiedy więc podjęliśmy decyzję, że ferie spędzimy na Dolnym Śląsku, to jak to zwykłam mawiać, stwierdziłam, że nie ma przypadków, są tylko znaki, Bolesławiec właściwie, no godzinka drogi od Szklarskiej Poręby, trzeba się wybrać. Niestety, jak na złość, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, które od ponad pół wieku gromadzi zbiory miejscowej kamionki, jest w remoncie, przechodzi właśnie dużą reorganizację i niestety nie udało mi się go odwiedzić, ale jest pretekst, żeby wrócić, a i muzeum udostępnia szereg materiałów i publikacji, które wykorzystałam, żeby przygotować dla Was kilka ciekawostek o historii Bolesławca.
mazowieckiej ceramiki. Odwiedziłam za to żywe Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, czyli tak naprawdę no, część manufaktury w Bolesławcu, czyli jednego z zakładów, gdzie produkuje się właśnie bolesławiecką ceramikę, bo wiedzieć musicie, że takich zakładów w Bolesławcu jest kilka i to jest miejsce, w którym można zobaczyć cały proces powstawania właśnie talerzy, kubków, miseczek i różnych innych naczyń, zapoznać się z każdym etapem, zobaczyć z bliska, jak ta praca wygląda. Wybrałam się tam oczywiście nie sama, tylko z całą rodziną, z Bartkiem i z dziewczynkami. Oprowadzała nas pani Sylwia Roman, pokazała nam wszystkie zakamarki, a potem wypytałam ją tak naprawdę o szczegóły też tego procesu tworzenia i tej rozmowy będziecie mogli wysłuchać w drugiej części tego podcastu. Wielką gratką były też warsztaty, w których wzięliśmy udział, podczas których można sobie własnoręcznie ozdobić właśnie klasyczną metodą stempelkową talerz albo miskę. Każde z nas przygotowało sobie taki talerz, zostawiliśmy je do szkliwienia, wypalenia, no i niebawem przyjdą do nas pocztą jako piękna pamiątka tego pobytu. Nie omieszkam się oczywiście z Wami podzielić efektem tych naszych prac, na pewno na social mediach, na moim Instagramie, na koncie Zabawy Jedzeniem pokażę, jakie talerze zmalowaliśmy. Dość powiedzieć, że no już po tej surowej wersji było widać, że Bartek i Kalina zdecydowanie są bardziej plastycznie uzdolnieni, no ale zobaczymy, jaki będzie efekt finałowy. Odwiedziliśmy też oczywiście sklepy i to takie normalne i outletowe, bo tych też właśnie w Bolesławcu nie brakuje. Wróciliśmy z pamiątkami. Ja mam przepiękną formę na tartę, bo jej jeszcze mi w kolekcji tych różnych bolesławieckich naczyń brakowało. Wróciłam też z kolczykami, z pierścionkiem, a Gusia na przykład przywiozła sobie piękną figurkę pieska, również właśnie zdobionego tą charakterystyczną metodą. Zauroczyło mnie też samo miasteczko. Naprawdę marzę o tym, żeby wrócić tam wiosną albo latem. Piękna architektura, dużo spacerowych terenów, również taka piękna dzielnica willowa, pozostałość po no, takich najświetniejszych czasach XVIII-XIX-wiecznych Bolesławca. Jest gdzie spacerować, jest co robić w okolicy, jeśli szukacie pomysłu na wycieczkę właśnie w rejonie Dolnego Śląska, no to nie wahajcie się, odwiedzajcie Bolesławiec. A teraz pozwólcie, że cofniemy się trochę w czasie do początków bolesławieckiej ceramiki. Dzieje Bolesławca tak naprawdę już od średniowiecza są związane z garncarskim rzemiosłem i oczywiście to nie miałoby miejsca, gdyby nie naturalne bogactwo tego regionu. Tereny miasta i okolic położone w dorzeczu Bobru i Kwisy obfitują bowiem w bogate złoża glin, odpowiednich właśnie do produkcji wyrobów kamionkowych. Naturalna, dobra, jakościowa glina od zawsze była tu dostępna, no i to ona tak naprawdę umożliwiała ludziom przed wiekami rozpoczęcie tu garncarskiej działalności. Ze względu na dużą zawartość tlenków glinu i krzemu, pierwotnie wypalana ceramika posiadała taki charakterystyczny, brunatny kolor. Inny rodzaj glinki wykorzystywany był też właściwie od samego początku do szkliwienia tej ceramiki. Te gliny dawały taką szklistą, brązową powierzchnię. Było to szkliwo ziemne, również brązowe i wtedy w tamtym czasie wyroby z Bolesławca nazywano brązowymi naczyniami. Najstarsza wzmianka o garncarzu z Bolesławca znajduje się w księgach miejskich Świdnicy i pochodzi z 1380 roku. Pierwsze informacje o funkcjonowaniu garncarni, 5 garncarni, pochodzą z XV wieku. Pierwsza informacja o profesjonalizacji rzemiosła, czyli o bolesławieckim cechu garncarzy, pochodzi z 1511 roku, ale historycy podkreślają, że cech na pewno funkcjonował już wcześniej. W Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, tym, którego nie było mi dane niestety odwiedzić, najstarsze zbiory pochodzą z drugiej połowy XIII wieku. Jest to ceramiczna konew odkryta podczas badań archeologicznych na bolesławieckim rynku w 2007 roku. Mniej więcej do XVIII wieku w Bolesławcu wytwarzano głównie naczynia przeznaczone do picia piwa, wina i miodu, dzbany, kufle. Wyrabiano też wtedy ceramiczne figurki i kafle do pieców. Były to rzeczy stosunkowo proste, ale naczynia doceniano za staranne wykonanie, za trwałość, na tyle, że ceramika bolesławiecka stała się słynna w ówczesnej Europie. Pod koniec XVIII wieku stopniowo ta produkcja zaczyna się coraz bardziej rozszerzać i prócz dzbanów i kufli pojawiają się nowe rzeczy. Dzbanki do kawy i herbaty, pojemniki na masło i tabakę,
butle, garnki, wazy, kałamarze, kropielniczki, miski, nocniki, ale także retorty i inne przyrządy potrzebne laboratorium. Przeważającą część produkcji wtedy stanowią gładkie brązowe naczynia codziennego użytku, ale pojawiają się też rzeczy, które wyróżniają się większymi walorami artystycznymi, zdobione białymi motywami postaci, herbów, roślin i zwierząt. Początkowo to białe zdobienia wykonywano z biskwitów, o którym będzie jeszcze później, formowanego za pomocą foremek i doklejanego na te brązowe naczynia. Wśród rzemieślników pojawia się konkurencja, rośnie chęć takiego jakiegoś wyróżnienia, pokazania się, poszerzenia asortymentu. Mniej więcej w tym okresie, w 1753 roku, powstaje naczynie, które rozsławia Bolesławiec na długo. Z inicjatywy mistrza Johanna Gottlieba Joppego powstaje wielki garniec, w owym czasie uważany za największe naczynie na świecie. Miał ponad 2 metry wysokości, w obwodzie mierzył 4 metry, ważył 600 kg i mógł pomieścić prawie 2000 litrów wody. Naczynie nie było wypalone, bo nie było takiego wielkiego pieca, lecz wysuszone. Garniec staje się symbolem miasta. Chętnie przedstawia się go na pocztówkach, na rycinach. Ulokowany w małym drewnianym domku przy ulicy Zgorzeleckiej staje się atrakcją turystyczną, to znaczy można go było oglądać po uiszczeniu opłaty. Zwiedzający wpisywali się do księgi pamiątkowej. Wpisy pozostawiano też na całej powierzchni naczynia, czyli nie jak obecnie, kiedy wiemy, że nie wolno absolutnie mazać po zabytkach. Wtedy było to nawet pożądane. Trochę jak podpisywanie się na gipsie. W roku 1813 dochodzi do pierwszego uszkodzenia wielkiego garnca przez żołnierzy francuskich, którzy strzelali do niego z pistoletu. Ale cóż to było dla bolesławieckich garncarzy? Pieczołowicie go naprawili i do tego dla bezpieczeństwa pokryli powierzchnię drucianą siatką. W późniejszym czasie dodano też garncowi ucha. Naczynie stało w tym pierwotnym miejscu, czyli w małym domku, przez 140 lat. Pod koniec XIX wieku ze względów komunikacyjnych domek rozebrano, a garniec przeniesiono do baszty przy stawie miejskim, gdzie można go było podziwiać wraz z innymi wyrobami rzemiosła ceramicznego. Ponowne przenosiny miały miejsce w roku 1909 po powstaniu pierwszego bolesławieckiego muzeum. Garniec znalazł swoje miejsce w sali na parterze budynku, chociaż żeby go tam wnieść, podobno trzeba było powiększyć wejście. Do 1945 roku był absolutnie najcenniejszym eksponatem muzeum, no a potem ślad się urywa. Jego losy pozostają w sferze hipotez i wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej został zniszczony przez Rosjan. Przez 200 lat był jednak jedną z największych atrakcji turystycznych Bolesławca. Tak jak wspominałam, przedstawiano go na pocztówkach i rycinach, ale produkowano też pamiątki dla podróżnych właśnie w kształcie takich miniaturowych, ceramicznych kopii. No wypisz, wymaluj, jak współcześnie można kupić właśnie pamiątki z takimi jakimiś słynnymi obiektami z różnych miast Europy. Ale powstawały o garncu też piosenki, nawet powstała jedna sztuka teatralna na jego temat, a jedna z bolesławieckich cukierni oferowała torty w kształcie wielkiego garnca. To właśnie ta jego przedwojenna popularność przyczyniła się do powstania pomysłu wykonania jego następcy. Już na początku XXI wieku nowa wersja wielkiego garnca stanęła na bolesławieckim rynku w 2001 roku. Niestety kilka lat później została zniszczona już przez polskich wandali. W roku 2009 w ramach projektu Via Fabrilis, szlak tradycji rzemieślniczych, wykonano replikę wielkiego garnca, której już jednak ze względów bezpieczeństwa na rynku nie stawiano, tylko umieszczono we wnętrzu właśnie tego remontowanego obecnie Muzeum Ceramiki. Wróćmy jednak do bolesławieckiej ceramiki. Wielkie zasługi dla jej rozwoju miał inny Johann Gottlieb Altmann, który znacząco podniósł artystyczny poziom bolesławieckich wyrobów i wprowadził wiele nowości technicznych. Już na początku XIX wieku prowadził eksperymenty, które miały służyć udoskonaleniu masy garncarskiej, tak żeby była trochę zbliżona do porcelany. Ale nie tylko to mu zawdzięczamy. Myślę, że pokolenia bolesławieckich ceramików są mu wdzięczne za coś innego. W 1825 wynalazł nowy, bezpieczniejszy dla zdrowia rodzaj szkliwa, ponieważ do
tego początku XIX wieku szkliwiono ze sporym dodatkiem ołowiu, co jak no, wiemy już dziś było bardzo szkodliwe i wpływało drastycznie źle na zdrowie osób, które z ołowiem miały często do czynienia. I to właśnie też w tym okresie garncarze zaczęli odchodzić w produkcji od brązowego szkliwa na rzecz glinki, która wypalała się na biały kolor. Altman miał liczne sukcesy, a jednym z największych było chyba zdobycie nagrody honorowej na prestiżowej wystawie rzemiosła w Berlinie w 1844 roku i złotego medalu na słynnej wielkiej wystawie światowej w Londynie w 1851 roku. Jak możecie się domyślić, białe naczynia zrodziły wiele nowych możliwości. No, idealnie nadawały się do malowania i to właśnie w tym okresie, pod koniec XIX wieku, dokładnie w 1882 pojawił się nowy typ dekoracji nazywanej stempelkową. I to właśnie przy metodzie stempelkowej wykorzystywano najłatwiej dostępny barwnik o granatowym, kobaltowym kolorze. Ta technika i żywy kolor stały się tak naprawdę kluczowymi elementami bolesławieckiej ceramiki i to one po dziś dzień sprawiają, że jest rozpoznawalna na pierwszy rzut oka. Nowy biały kolor naczyń sprawiał też wrażenie, że są wykonane z porcelany, która wtedy była bardzo modna i bardzo pożądana. Do dziś zresztą wielu osobom zdarza się mówić wymiennie porcelana i ceramika, co mocno złości osoby zajmujące się jednym i drugim, bo to jednak zupełnie inna technika, zupełnie odmienne materiały. Naczynia bolesławieckie zawsze wykonane są z ceramiki i powinno się je właśnie takim mianem określać, o czym kilkukrotnie usłyszałam właśnie podczas pobytu w Bolesławcu. Koniec XIX, początek XX wieku to już moda na secesję, coraz więcej skomplikowanych wzorów, coraz więcej kolorów, coraz więcej fantazji. W projektach pojawia się tak zwane pawie oczko, czyli motyw, który na lata podbije serca i też pozostanie takim symbolem bolesławieckiej ceramiki po dziś dzień. W 1897 roku w Bolesławcu powstaje Królewska Zawodowa Szkoła Ceramiki. Placówką kierował dr Wilhelm Pukal, wybitny chemik przez wiele lat związany z Królewską Manufakturą Porcelany w Berlinie, który opracował tam nowatorski program edukacyjny, który łączył tak naprawdę wiedzę techniczną i artystyczną. Szkoła, jak na owe czasy, była wręcz instytutem badawczym. Naukowcy studiowali historię, lokalne warunki produkcji i przygotowywali propozycje modernizacji bolesławieckiego garncarstwa. Opracowywano tam nowe receptury mas, szkliw, nowe metody formowania, zdobienia, wypału naczyń. Był to okres wielkiego rozwoju, który, jak łatwo się domyślić, przerwała dwudziestowieczna zawierucha, która zahamowała rozwój bolesławieckiej ceramiki. Druga wojna światowa przyniosła istotne zmiany dla miasta i dla działających w nim zakładów ceramicznych. No przede wszystkim od 1945 roku Bolesławiec znalazł się w granicach Polski. Niedługo potem postanowiono reanimować tradycje ceramiczne i stosunkowo prędko wznowiono produkcję w takich najmniej zniszczonych zakładach. Na Dolny Śląsk przyjechał znany i ceniony krakowski artysta ceramik Tadeusz Szafran, który właśnie pokierował wznowieniem przemysłu ceramicznego, uruchomił 4 zakłady ceramiczne, jako ich kierownik techniczny opracowywał receptury mas garncarskich, polew. Myślę, że musiał się cieszyć ogromnym szacunkiem lokalnej społeczności, bo został radnym miejskim Bolesławca, a chwilę później przewodniczącym tamtejszej Rady Miejskiej. Prędko nawiązano też współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Pięknych. W tym okresie ceramika i jej wzornictwo zaczęło silnie nawiązywać do motywów ludowego Śląska. Wreszcie w Bolesławcu powstał Zakład Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego, czyli w skrócie, kto jeszcze nie skojarzył, CPLIA, Cepelia, co umożliwiło sprzedawanie ceramiki bolesławieckiej tak naprawdę w całej Polsce. I tu taki moment refleksji. Cepelia współcześnie często kojarzy się pejoratywnie i myślę, że korzeni szukać tego można w tym, że nasi rodzice i dziadkowie nie mieli za bardzo wyboru i na cepelię byli skazani. Tak naprawdę do 90 roku ceramika z Bolesławca była dobrem raczej w Polsce powszechnie dostępnym. W różnej formie była, no myślę, że w bardzo wielu polskich domach. Może dlatego
wciąż są osoby, którym nie kojarzy się dobrze. I tak przez jednych, jak przeze mnie chociażby, jest kochana absolutnie, a przez innych, no znam sama takie osoby, kojarzona jednak z czymś przaśnym i mało eleganckim. Mam wrażenie, że jesteśmy w takim dobrym okresie, kiedy po latach jakiegoś takiego przesytu, niechęci, wraca do łask, cieszy się estymą, a i ceny chwilami są dość zawrotne. Fakt faktem, współcześnie wyroby w ogromnej większości trafiają głównie na rynki zagraniczne. Tę naszą ceramikę docenia się na kilku kontynentach. Przede wszystkim eksport jest do Stanów Zjednoczonych i do Azji. No, warto wspomnieć, że w 2017 roku polska para prezydencka podarowała serwis kawowy z Bolesławca księciu Williamowi i księżnej Kate z Wielkiej Brytanii, co chyba najbardziej dowodzi, że zaczęliśmy z powrotem jako naród trochę z Bolesławca być dumni i mam nadzieję, że tak zostanie. Tak naprawdę tylko 1/5 produkcji zostaje w Polsce, choć jest wiele wzorów, które tylko w Polsce są do kupienia. Obecnie coraz więcej producentów dąży do tego, żeby zastrzec patentem takie najważniejsze kulturowo wzory, żeby chronić to dziedzictwo regionu. Ja, jak już myślę, wystarczająco wybrzmiało, bardzo sobie ceramikę bolesławiecką cenię. Uważam, że powinniśmy być z niej dumni. No i bardzo chciałam zobaczyć, jak taka ceramika powstaje. I udało się za sprawą właśnie wizyty w żywym Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, po którym oprowadzała mnie pani Sylwia Roman. Zapraszam was teraz do wysłuchania rozmowy z nią, która będzie przeplatana takimi krótkimi fragmentami naszego zwiedzania. Krótkimi, no bo to jednak funkcjonująca manufaktura, gwar pracy, maszyny szumią, no i było dość głośno. Co wam przypomina? Plastelina. Jak ciastolina i z tej masy plastycznej na tej części hali, tutaj gdzie się znajdujemy, robimy takie produkty, które są zaokrąglone. Jesteśmy w żywym Muzeum Ceramiki. To tak naprawdę manufaktura, czynny, działający zakład, jeden z kilku, które na terenie Bolesławca są. Tak, to jest jeden z trzech dużych zakładów. Mamy to właśnie 3 duże fabryki i około 30 jeszcze jest małych w okolicach Bolesławca. Wszyscy produkują ten charakterystyczny wzór w kropeczki? Tak, wszyscy mamy w ofercie nasz wzór stempelkowy, te granatowe stempelki, ponieważ to jest tradycja, my jesteśmy właśnie rozpoznawalni w kraju, jak i również na świecie po tych wzorach. A ten kolor, taki właśnie bardzo ciemny, granatowy, kobaltowy, też wszyscy mają taki sam. Dlaczego on jest akurat taki? Kolor kobaltowy, ponieważ te fartki zawierają właśnie tlenek kobaltu, który pod wpływem temperatury utlenia się. I później powstaje kolor granatowy. To jest jeden, tak jak pani mówiła, z trzech największych zakładów, taki, który właśnie oferuje możliwość wycieczki, w której ja miałam dzisiaj przyjemność wziąć udział, by zobaczyć krok po kroku, jak ta ceramika powstaje. No to powiedzmy dokładnie, jak to jest, jak od kawałka gliny, od kawałka takiej glinki, która no, w dotyku plastelinę przypomina, powstaje taki piękny kubek. No to mamy tak dwie masy, masę plastyczną i masę lejną, masę płynną i ta pierwsza część kubka powstaje z masy plastycznej, ucho jest odlewane z masy lejnej płynnej, później po stworzeniu tych podstaw musimy je skleić, czyli ucho musimy przykleić do podstawy kubka, robimy to również za pomocą naszej masy, tylko ona jest taka rozrzedzona właśnie do takiej masy przypominającej właśnie taką gęstą śmietanę, gęsty jogurt. I te sklejamy ręcznie, te uszy przyklejamy i zostawiamy taki produkt do całkowitego później wysuszenia. Po wysuszeniu jest on oczyszczany, wygładzany i później trafia do pierwszego wypału. Tutaj zajmujemy się klejeniem naszych uszu, tak? Bo teraz tak, te kubki zostały zrobione tam przez panów i to dzisiaj jeszcze zrobione z masy plastycznej, uszy zostały odlane z masy lejnej płynnej. Teraz jeszcze te produkty kleimy. Czyli to wszystko, co było dzisiaj zrobione, musimy jeszcze posklejać, jak są produkty jeszcze wilgotne, niewysuszone. Bo tak jak się bawimy plasteliną, ciastoliną, tak jak robimy coś z ciasta, to no, na mokro się będzie kleiło, na sucho nie chce się kleić, tak? Także takie produkty po zatoczeniu, one tam zostają tak do 2 godzin na przykład w formie, żeby one się właśnie odkleiły od tych formy, żeby łatwo było wyciągnąć. Wyciągamy i kierujemy tutaj do pań. Później teraz uszy są odlane, czas zastygania uszy jest zależny od wielkości, ale to mogą się 2 godziny i 4 godziny nawet na zastyganie, ale po zastygnięciu wyciągamy, rozcinamy i panie dostaje takie zestawy, tutaj widać na takich tacach mają te panie obok siebie, poprzykrywane wilgotną ściereczką, żeby nie wysuszały się. No i tutaj kleimy. Naszym klejem jest nadal ta masa, którą państwo mieli w dłoniach. Musimy dokładnie wiedzieć, w którym miejscu każde ucho ma się znajdować,
przyklejamy, dociskamy, jak widać nadmiar jest zbierany, to jeszcze wygładzamy i dopiero teraz zostawiamy te naczynia do wysuszenia. Ile to trwa mniej więcej od takiego właśnie uformowania kubka na tych takich no, formach gipsowych, tudzież miski, tudzież talerza albo dowolnego innego kształtu, do momentu, kiedy trafia do pieca po raz pierwszy? Czas schnięcia samego kubka jest około 2 godzin, jeżeli chodzi o ucho, to w zależności od wielkości ucha, ale jest to też 2 godziny, bądź niektóre nawet formy potrzebują około 4 godzin suszenia. Tutaj właśnie mamy piec, pierwszy proces wypalania, temperatura 850 stopni, a czas wypalania około 10 godzin w tym piecu. Do tego jednego pieca tutaj kolega przygotowuje wsad. Patrzymy, co przyjechało do nas na wózkach. Teraz musimy to dobrać odpowiednio i ustawić. Jesteśmy na pierwszym wypalaniu, czyli już stworzone kształty z doklejonymi uszkami w przypadku kubków trafiają do pieca, ale zanim do tego pieca trafią, muszą być ustawione na takim specjalnym wsadzie, takiej podstawie. Naczynia przy pierwszym wypalaniu są układane jedno na drugim obok siebie, ponieważ ta masa właśnie podczas wypalania ona się nie klei, tylko się praży, wypala ładnie. No i przekładamy to płytami szamotowymi. Szamot nie spala się w piecu, ale pięknie nagrzewa, dlatego naczynia wypalają się właśnie ładnie i wyprażają. Ile trwa ten pierwszy proces? Pierwszy proces wypalania trwa około 10 godzin w temperaturze 850 stopni. Wyszły nam już z pieca po tej pierwszej turze naczynia i trochę zmieniły kolor. Tak, po pierwszym wypalaniu naczynia zmieniają kolor na taki lekko różowy, łososiowy. Naczynia wtedy noszą nazwę biskwit, jest to nazwa techniczna, produkt gotowy do malowania. Produkt bardzo delikatny, kruchy, stąd ta nazwa biskwitu, pochodzi od właśnie takiego nazwy kruchego ciasteczka, ja mówię zawsze biskwitu. Produkt, który jest bardzo się kruszy, jak jeżeli mocniej stukniemy gdzieś, taki produkt też również nie łapiemy za właśnie te delikatnie części, uchwyty, uszy, bo łatwo wtedy mogą pęknąć i uszkodzić się. W całym zakładzie pracuje około 200 osób, a tutaj mamy około 80. My zawsze wchodzimy tutaj na największą salę, a mamy jeszcze 3 mniejsze malarnie. I tutaj właśnie malujemy nasze biskwity. Mamy około 700 wzorów. Każdy wzór ma swoją nazwę. Długa sala i pełen rząd takich jakby biurek, stolików, przy każdym 2 panie. I tu odbywa się no, chyba najbardziej zasadnicza część tej produkcji, która czyni ceramikę bolesławiecką właśnie ceramiką bolesławiecką, czyli ozdabianie. Tak, najciekawsze chyba miejsce dla naszych turystów jest to malarnia, największy dział u nas. Pracuje w niej około 80 osób, mamy panie, które codziennie ozdabiają nasze biskwity, nasze naczynia, malują ręcznie. Każda ma swój wzór i swoje kształty, które zbiera tutaj z tych dużych półek po bokach. One są już właśnie wypalone, to są te biskwity delikatne. Co jest ważne przy tym procesie? W procesie malowania ważne jest to, jak ten dany wzór wygląda. Znaczy tak, co potrzebujemy dokładnie do malowania, czyli stemple i pędzle farby i później jak dany wzór jest rozmieszczony na danym produkcie, ponieważ jest odgórnie narzucone, więc tego musimy właśnie pilnować, rozmieszczenia dekoracji na tym produkcie, który dostałyśmy. A codziennie malujemy przeróżne kształty, no i różne dekoracje. To jest tak, że właśnie każda z pań, mówię pań, choć podobno byli i panowie. Tak, panowie również byli i panowie pięknie malują. Każda z pań przychodzi do pracy i wie z góry, aha, no dobra, to dzisiaj robię maki, tutaj dzisiaj robię półmiski w kropki i pojemniki na jajka w koguciki. Panie codziennie przychodzą do pracy i mają przez naszych mistrzów rozpisywane zamówienia, to co będą panie malowały, więc malowane są właśnie przeróżne produkty, przeróżne wzory, więc codziennie możemy malować coś innego. To jest tak, że są ekspertki od stempelków, a są ekspertki na przykład od malowania pędzelkiem, czy właściwie każda pani potrafi mniej więcej każdy wzór? Panie malują różne dekoracje. Mamy panie, które są wybrane od danych wzorów. Nie ma tak, żeby jedna pani była od jednej dekoracji. I teraz te dekoracje dzielimy na 3 rodzaje dekoracji. Dekoracje podstawowe, unikaty i super unikaty. Dekoracje podstawowe. Kto maluje dekorację podstawową? Tutaj koleżanka maluje dekorację podstawową, tam też koleżanka maluje dekorację podstawową. Dekoracje, tak możemy określić, łatwiejsze, prostsze w malowaniu. Później mamy unikaty, super unikaty. I tutaj na przykład
pani maluje unikat, mamy, tam malujemy super unikat, tam też mam dwa super unikat dalej, tam dalej też talerze. Dekoracje trudniejsze, bardziej pracochłonne, czasochłonne, więcej czasu musimy poświęcić, czasami się bardziej musimy skupić przy niektórych super unikatach, ale też przy tradycyjnych, panie mówię, że niektóre też potrafią być trudniejszymi dekoracjami. Panie malują wszystko, każda pani maluje i te podstawowe, i unikaty, i super unikaty. Malujemy codziennie coś innego, malujemy co deskę coś innego, bo jak widzimy, że każda pani ma swoje stanowisko pracy i dane produkty, które malujemy w danym momencie, mamy ustawione przed sobą na desce. Więc jak panie skończą malować, to co tutaj obserwujemy, to może tak być, że zmieni się. Deska będzie z całkiem innym asortymentem i inną dekoracją. Dlatego... Na jakim etapie robi się ten stempelek, że to jest właśnie ceramika Bolesławiec? Pani jak skończy malować daną deskę, odkłada ją na wózek, a teraz podchodzi, bierze kolejną deskę i zawsze rozpoczyna od tego, że oznacza tymi stempelkami tutaj pod spodem, tak? Mhm. Czyli logo naszej firmy, jeżeli będzie widzi, że już będzie malowała super unikat, no to teraz daje oznaczenia. Czyli jak malujemy wzór podstawowy, to będzie stempelek z nazwiskiem pani, która malowała. Jak mamy unikat, i tutaj w tym przypadku unikat, to dochodzi nam widać stempelek z napisem unikat, tak? Obok mam jeszcze inicjały koleżanki tutaj, jak widać, że malowała. I numerek, to numerek jest zlecenia, czasami też numerki mamy pań malarek. A jak mamy super unikat, to pod spodem będzie widać ręczny podpis. To jest przygotowane pieczątko, ale widać ręczny podpis i to jest nazwisko osoby, która zaprojektowała wzór. Czy tu jest w ogóle pole do artystycznej ekspresji, czy raczej trzeba lecieć według wzoru i nie bardzo można poszaleć? No tutaj malujemy według wzoru. Według tych wzorów, które mamy w naszej ofercie katalogów. Chociaż u nas na sklepie też można zauważyć, że mamy takie talerze na przykład namalowane z pejzażem, widokiem, bądź jakimś ratuszem, więc to jest wszystko malowane wtedy ręcznie, pędzelkiem. Ten cały widok jest malowany ręcznie. Czyli ktoś po prostu ma taki, ależ ma wenę i po prostu jest okazja, żeby jednak gdzieś się zrealizować. Znaczy to są zamówienia składane wtedy, ale to już jest malowane indywidualnie ręcznie, taki talerz właśnie przez ratuszem. Podpytuję, bo mówiła pani, że też właśnie panie malarki są autorkami wzorów i że niekiedy to właśnie tak jest, że podczas pracy wpadają na jakieś pomysły, czy że tworzą jakieś projekty, które potem wchodzą do oferty. Tak, nasze panie również właśnie projektują wzory. Panie już długo pracują, więc panie na co dzień mają styczność z tymi wzorami. Zawsze gdzieś jakieś pomysły w trakcie pracy przychodzą, więc gdzieś tam na boku panie już szkicują sobie swoje wzory, które gdzieś tam powstają w ich głowach. Nowoczesna technologia też przychodzi z pomocą, bo jest specjalna aplikacja, która pozwala podpatrzeć, jak dokładnie na przykład dany stempel ma być rozmieszczony. Tak, jeżeli danego wzoru już dawno nie malowałyśmy, bądź danego asortymentu, a dostałyśmy takie zlecenie, więc każda pani ma taką aplikację w telefonie bądź tablecie, wtedy wpisujemy sobie nazwę wzoru, nazwę dekoracji, kształtu i pokazuje nam się wtedy dokładna informacja, zdjęcie z informacjami, jak mamy rozmieścić, na jakie wysokościach, więc tam są wszystkie informacje, które paniom się przydają w trakcie pracy. Wpisujemy sobie nazwę wzoru, nazwę kształtu i widać świetnie zdjęcie pokazane. Tam nawet tutaj widać, nie? Mamy odstęp, jaki ma być między stempelkami. Czasami tak jest napisane, ile stempelków, tak? Na przykład na ucho mamy dać, albo jaka właśnie wysokość rozpoczęcia na przykład danego. To są te informacje, żeby tych nie było tych pomyłek. Takie drobne pomyłki się zdarzy, na przykład tam gdzieś odpryśnie nam farba, albo się pojedzie ręka, gałązka, to każda pani ma skalpelek, możemy zdrapać. Okay. Ale to są takie drobne. Jeżeli się pomylimy i damy dwa rzędy, albo trzy za dużo, no to już taki pomyłek niestety. Na tym etapie po prostu wymieniamy produkt, bierzemy następny i malujemy. Już nie kończymy go. Zawsze było odbijanie farba, stempelek, farba, stempelek, tak? I to właśnie macza się w tej farbce tak, i tak czopuje. Tak, farby mamy wodne, farby podszliwne, farby są już przygotowane. Panie tylko biorąc, dostając dany wzór do malowania, muszą sobie przygotować te kolory odpowiednie do malowania. One są odpowiednio tej rozcieńczone z wodą i w trakcie malowania pilnujemy tej odpowiedniej gęstości, żeby nie była za rzadka, za gęsta. I tutaj jak widać, mamy takie gąbki włożone tutaj do farbki, tak? I na tych gąbkach odbijamy nasze stempelki. Przed użyciem farby musimy farbkę zamieszać, żeby był ładny, intensywny kolor. Później moczymy gąbkę na gąbce i odbijamy. Przy jednym namoczeniu możemy, jak widać, bardzo dużo odbić wykonać. Takim... Jak te kolory wyglądają teraz, a później? W sensie chodzi mi oczywiście o ten kultowy kobalt. Ten podstawowy kolor, tutaj jak widać, w największych miseczkach, którego najwięcej używamy. Ja mówię, że to jest taki magiczny u nas kolor, ponieważ wszystko, co jest malowane na fioletowo, zmienia się później po wypaleniu na tym właśnie ciemnym granat.
To tylko jedyny kolor, który się zmienia. Technika stempelkowa to jest chyba ta technika podstawowa, ta, dzięki której powstaje ten najbardziej znany, klasyczny wzór. To po prostu, no trochę takie jak dziecięce robienie stempelków, jak odbijaliśmy wzorki z połówki z ziemniaka, tak tutaj robimy to tylko gąbeczką. Tak, dwie metody malowania mamy. Metodę stempelkową i pędzelkami. Stempelki, gąbka, gąbka bardzo gęsta, gąbka tapicerska i to właśnie te wszystkie wzory na tych gąbkach są wycinane u nas laserowo. Chociaż ja pamiętam czasy, kiedy były małymi nożyczkami wycinane, a tutaj właśnie osoby, które pracują od początku, pamiętają właśnie, że nawet to była guma od kapci, typowa guma od kapci, więc teraz już podobno jest luksus, tak, w malowaniu. Są takie wzory, które są malowane tylko i wyłącznie stemplami, ale mamy takie wzory, gdzie to połączenie jest i stempelek, i pędzel, albo piękne wzory kwiatowe, które malowane są na przykład pędzlem. Każdy element ceramiki, każdą jedną rzecz, którą można kupić, jest robiona, ozdabiana ręcznie. To nie jest tak, że jest jakaś maszyna, która te stempelki odbija, czyli robi te wzorki, tylko zawsze na każdym stanowisku siedzi pani i po prostu tymi gąbeczkami odbija te kształty. Tak, wszystko jest malowane ręcznie, dlatego mamy właśnie tutaj żywe muzeum ceramiki, gdzie możemy właśnie Państwu pokazać, jak to właśnie wygląda. Można też samemu spróbować swoich sił. Nie jest to proste, bo próbowałam, ale właśnie też mając do dyspozycji te stempelki z gąbeczki. Ten laser chyba pozwala na dużą precyzję w cięciu tych na przykład kwiatuszków czy listków. Tak, pozwala właśnie na dokładne wycinanie i pozwala właśnie na wymyślanie coraz to właśnie ładniejszych, ciekawszych wzorów, gdzie możemy właśnie bardzo małe, drobne stempelki i bogate właśnie we wzory wymyślać. Tu pytanie, które mi się nasunęło już po tych warsztatach, to, że to nie jest tylko ważne, jak to ma być rozmieszczone, ale też na przykład jak mocno to trzeba w farbie umoczyć, bo nasycenie jest różne kolorów, w zależności od tego, jak mocno się gąbeczkę dociśnia. To tak, tego w trakcie malowania musimy pilnować odpowiedniej gęstości farb, żeby one nie były za rzadkie, żeby nie wyszły zbyt wodne, bądź za gęste też, bo wtedy tak odczuwamy, że źle się maluje, stempelek się przykleja do danego naczynia. No i właśnie mieszamy co jakiś czas, żeby była odpowiednia intensywność tego koloru. Ta precyzja ważna jest nie tylko przy nanoszeniu wzoru, ale i w ogóle przy obchodzeniu się z tym produktem, bo już dotknięcie może zrobić skazę. Tak, farby wodne, farby podszkliwne, te biskwity bardzo szybko wchłaniają wodę, która jest w farbkach, a ta farbka nam na powierzchni powstaje jak taka kreda, więc panie, które malują, nie mogą dotykać naczyń malowanych, jak i również osoby, które później szkliwią naczynia. No i my przy warsztatach również staramy się tłumaczyć, żeby nie dotykać tych naczyń. Po malowaniu te już ozdobione elementy ceramiki trafiają na półki, a potem następna sala, następny przystanek dla tej ceramiki, czyli kąpiel w szkliwie, płynne szkło. Szkliwo zmielone, zmieszane z minerałami, z dodatkami. Jest tak dokładnie zmielone, że jak mogliśmy się przekonać podczas zwiedzania, ma taką konsystencję mleka. Przyjemna taka temperatura. W ogóle nie czuć szkła, nie? Dlatego możemy nasze gołe dłonie zanurzać. Tutaj nie potrzebujemy do tej rękawiczek. Nic nie kłuje i w tym zanurzamy już taki umalowany nasz element. I co potem? Po zanurzeniu, po zamoczeniu tych naczyń w tym szkliwie, one bardzo szybko wysychają. Później oczyszczamy ranty krawędzie z tego szkliwa, ponieważ naczynia, które trafiają do pieca, w trakcie wypalania szkliwo zaczyna się topić, robi się klejący, aby nam się nie przykleiły od spodu, to są oczyszczane krawędzie od spodu na mokrej gąbce. Znowu trafiają na takie dość gęsto postawione półeczki i w tej formie już do pieca zimnego. Ustawiamy do pieca, już naczynia pomalowane, poszkliwione trafiają do pieca i już stoją oddzielnie. Już każde naczynie musi mieć swoje miejsce, trafiają do pieca zimnego, tak, i później zamykamy i wypalamy. W jeszcze wyższej temperaturze? W temperaturze 1250 stopni, czas 16 godzin. I po tych 16 godzinach już talerz gotowy? Po 16 godzinach, jak już naczynia będą wystudzone, to sprawdzamy ponownie jakość wykonania, czy nie ma żadnych błędów, uszkodzeń i już mamy wtedy to naczynie gotowe, z którego możemy korzystać w domu i zarówno wkładać do piekarnika, mikrofali, jak i zmywarki. No właśnie, ja mam pokaźną kolekcję Bolesławca i często
pokazuję go też w moich social mediach i niektórzy są czasami zdziwieni, że w tym zapiekam, w takich pięknych naczyniach, a to jest właśnie magia, że no taki domowy piekarnik absolutnie żadnemu talerzowi, czy kubkowi, czy właśnie formie dotarty nie zaszkodzi, w sumie swoimi 250 stopniami, no bo znosi dużo wyższą temperaturę w tym przemysłowym piecu. Jak najbardziej polecam, można codziennie naczynia wkładać do zmywarki, można zapiekać wszystko, ciasta, zapiekanki, makarony, no i świetnie się czyszczą później. W ogóle fajnie wygląda to, jeżeli wstawiamy, robimy coś w naczyniu ceramicznym, zapiekamy, później wystawiamy gotowe na stół, no i mówię, później bardzo fajnie się czyści, też myje, więc gorąco polecam. Co jest też istotne, można powiedzieć, że spory recykling odchodzi właśnie w takiej manufakturze. Właściwie prawie na każdym etapie można się cofnąć. To znaczy tak, na pierwszym etapie tutaj, gdzie mamy toczenie, odlewanie, czyszczenie, do tego momentu, kiedy mamy naczynia wypalone, jeszcze nie pomalowane, to wszystko możemy jeszcze, jeżeli coś się uszkodzi albo zobaczymy jakieś zniekształcenia, to wszystko jeszcze możemy odzyskać jako masę do powtórnego przerobienia. Potem, kiedy na przykład coś się maźnie, też można to jeszcze doczyścić, chociaż już nie gąbką, ale czymś do szlifowania. W trakcie malowania, jeżeli nam delikatnie gdzieś odpryśnie farba, to możemy to zdrapać delikatnie skalpelem. A to są takie drobne takie niuanse, bo już w takich większych pomyłkach, no to już niestety już nie kontynuuje malowania, że to widzimy te błędy, bierzemy kolejne naczynie, ale raczej tych dużych błędów nie ma. Stąd te aplikacje, które nam właśnie pomagają i ułatwiają pracę. Po wypalaniu potem, rozumiem, jest jakaś taka kontrola jakości. Sprawdzamy te naczynia, które są już po szkliwieniu, po wypaleniu. I co z tymi, które właśnie no, są jakieś nieidealne? Mamy sklep outletowy tutaj w Bolesławcu, gdzie trafiają te naczynia do sklepu outletowego. Wtedy sprzedajemy po niższych cenach w innych gatunkach. Ale tak naprawdę pewien brak takiej idealności jest niejako wpisany trochę w tę ceramikę, bo to przecież ręczna robota. Tak, tutaj Państwo zawsze mówią, jak u nas są, czy na zwiedzaniu, czy w sklepie na zakupach, że to jest, każdy produkt jest indywidualny, można powiedzieć, ręcznie właśnie zrobiony. Każdy produkt na pewno różni się od drugiego. Czas jest malowany tak samo, w takiej samej dekoracji. Tych form, tych kształtów jest absolutnie mnóstwo. Są maluteńkie breloczki, maluteńkie solniczki, pieprzniczki, po gigantyczne na przykład no, takie jakieś misy, albo takie słoje do kiszenia kilkulitrowe, prawda? Bądź nawet umywalki, tak, które mamy, bądź lampy, które właśnie tutaj są blisko nas. Lampy piękne, zdradzę słuchaczom, że umywalkę w domu już mam, ale po tej wizycie tutaj zapragnęłam jeszcze lampy. Albo również misy, które są wykorzystywane jako donice, tak, ściana kwiatów. Tych kształtów jest bardzo dużo. Większość oczywiście to są takie utensylia kuchenne, czyli właśnie miski, jakieś naczynie do zapiekania, miseczki, talerze, talerzyki, kubeczki, filiżanki, ale mam wrażenie, że z roku na rok się pojawiają coraz nowe wzory i że ta ceramika też wykracza poza takie kuchenne zastosowania, tak jak właśnie wspomnieliśmy, lampy czy zlewy. Tak, tak. Cały czas powstają nowe kształty, nowe dekoracje, jest mnóstwo pomysłów. Mamy panią, która projektuje kształty i dekoracje, ale nasze właśnie panie na malarni również projektują wzory, więc cały czas powstają nowe pomysły. Państwo jako klienci nam również podsuwają różne pomysły, więc no mówię, cały czas coś nowego jest. Ile wzorów jest w ofercie tak u Was? No bo rozumiem, że też każda manufaktura ma swoje. Jak to jest? Tak, każda fabryka ma swoje wzornictwo. U nas jest około 700 wzorów, gdzie te wzory są podzielone właśnie na wzory podstawowe, unikaty i superunikaty. Jak dużą popularnością cieszą się właśnie takie wizyty muzealne, takie wycieczki, zwiedzanie? Jak dużo osób chce na własne oczy zobaczyć, jak się robi tę piękną ceramikę? Bardzo dużo osób, muszę powiedzieć. Mamy i rodziny, indywidualne osoby, mamy i grupy szkolne, i grupy zakładowe, jak i również koła gospodyń, grupy seniorów, więc wszyscy chętnie. I również obcokrajowcy oczywiście, tak, bo prowadzimy również zwiedzanie i warsztaty w języku i angielskim, i niemieckim. Ceramika w Bolesławcu to nie jest tylko produkt znany krajowo, ale i wyrób eksportowy. Tak, bardzo dużo wysyłamy naczyń do Stanów Zjednoczonych, Japonia jest jednym też również z dużych odbiorców, no wszędzie i Europa. To na koniec zapytam, jak pani myśli, na czym ten fenomen polega? Jakość jest naprawdę bardzo dobra, więc no, nasi klienci sobie to chwalą, stąd mamy tak dużo odbiorców i chętnych, zainteresowanych. Myślę, że jest też po prostu bardzo ładna. Bardzo ładna, bardzo praktyczna. No i wspaniałe muzeum polecam Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.
Tyle dla Was dzisiaj w tym odcinku przygotowałam. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że może rozbudziłam w Was ciekawość albo i zainteresowanie bolesławiecką ceramiką. Uważam, że jest tego warta. No i dla mnie ten temat bardzo splata się z tematem jedzenia. Sama zazwyczaj, gdy mam gości właśnie na Bolesławcu, serwuję im różne dania. Coraz więcej zresztą miejsc sięga też po te zastawy i na niej serwuje również dania w knajpach, w restauracjach, choćby w krakowskim Astrid, czyli takiej śniadaniowni w skandynawskim duchu, którą bardzo lubię, właśnie na Bolesławcu wszystko jest podawane. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, bardzo Was proszę o pozytywne opinie, o oceny na Spotify, na Apple Podcasts, oczywiście o udostępnienia, o jakieś polecajki w social mediach. To jest dla mnie niezwykle ważne i cenne. Szczególnie teraz, gdy po dłuższym okresie zastoju wróciłam do regularniejszych publikacji, chciałabym z tym podcastem, z tym moją pracą trafiać do jak najszerszej grupy odbiorców. Dziękuję serdecznie moim patronkom i patronom, którzy wspierają mnie i powstawanie zabaw jedzeniem w serwisie Patronite. Kto chciałby dołączyć do tej grupy, zapraszam serdecznie patronite.pl/zabawy-jedzeniem. Przypominam również, że partnerem tego odcinka są wafle Grześki. Zapraszam Was serdecznie do Loterii Grześków, w której możecie złapać małe sztabki złota. Szczegóły tej loterii w opisie odcinka. Jeszcze raz dziękuję za czas, który poświęciliście na słuchanie podcastu i do usłyszenia.